Dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie w kolejnej pogadance książkowej, a dzisiaj literatura rosyjska. Niektórzy niestety zdają się wyciągać jakieś pobieżne, myślę, wydaje mi się, wynikające z jakiejś ignorancji konotacje między literaturą rosyjską i no niewłaściwą moralnością, która za tym idzie, bo przecież nie można wspierać literatury rosyjskiej według niektórych osób w kontekście tego, co dzieje się na arenie geopolitycznej, czyli wojny. No ja bardzo rozdzielam te dwa światy i to, że książki, moje ulubione książki z tej literatury zostały napisane przeszło 100-150 lat temu, no nijak się ma do tego, co się dzieje dzisiaj. Tym bardziej, że zdecydowana większość tych autorów, o których dzisiaj będę mówił, bo dzisiaj będzie bardziej o autorach, to byli w głównej mierze pacyfiści, objektorzy czy oksydentaliści i no, osoby, które raczej sprzeciwiały się imperializmowi rosyjskiemu i były ich przeciwnikami. Tym bardziej uważam, że literaturę rosyjską warto czytać, bo ona jest, nie przejmujcie się tym stukaniem, przynajmniej nie przejmujcie się nim tak bardzo jak ja, bo sąsiad robi remont. Smutny drozda, no nic nie zrobię. W każdym razie, no literatura rosyjska, nie wiem co w niej jest takiego, że tak złapała mnie za serce. Nigdy w życiu, od dziecka, jak się zaczynałem czytać książki i potem wyrabiałem sobie jakiś tam swój gust książkowy, no nie spodziewałem się, że nagle w dorosłym życiu zapałam tak wielką miłością akurat do takiej no, specyficznej niszy, jaką jest stara, klasyczna literatura rosyjska. Dlaczego właśnie to? Co w niej takiego odnalazłem? Powiem szczerze, że do końca nie wiem. Wydaje mi się, że jest po prostu tam w tych książkach i opowiadaniach tak dużo rzeczy związanych z ludźmi, z sylwetkami różnych postaci, z emocjami, z ich historiami, które im się przytrafiają. One są tak doskonale życiowe, prawdziwe i spotykane w realnym świecie naszym po dziś dzień, że odnoszę wrażenie, że one są cały czas bardzo aktualne. Mimo, że tak jak mówiłem, działy się bardzo dawno temu. I ja przez no, tych ostatnich kilka lat, jak czytam namiętnie, wybrałem sobie 5 takich autorów, którzy zrobili na mnie największe wrażenie. Nie będę wszystkich książek pokazywał, bo nie ma to sensu generalnie, tylko skupię się na autorach tutaj wyjątkowo i zacznę od chyba pierwszej książki, która w ogóle sprawiła, że zacząłem czytać literaturę i jest to Tolstoj. Tutaj akurat mam opowiadanie o miłości, krótkie historyjki, głównie romantyczne, o jakichś tragicznych, ale czasami też pięknych związkach romantycznych, miłostkach, czy wielkich miłościach, czy niespełnionych uczuciach i tak dalej, i tak dalej. A to jakiś oficer przyjechał na wioskę do jakiejś gubernii, zakochał się w niewiaście, ale potem musiał wyjechać, ona związała się z kimś innym, tamten wrócił, ten nie żyje, byli razem dalej, a potem wszyscy umarli. Różnie bywa, jak to w życiu właśnie, i o to chodzi. Ale ten świat tej carskiej Rosji, tej wsi, tych dworków, tej szlachty i tych wszystkich relacji między stanami społecznymi i tych relacji między chłopami a dziedzicami, czy jakimiś w ogóle całą szlachtą. No świetnie się to czyta, piękny obrazek mi to tworzyło w głowie. Takiego świata, który przeminął, który już nigdy nie wrócił. Ci ludzie są wszyscy bardzo honorowi, dumni, a jednocześnie bardzo emocjonalni, bardzo tak egzaltują się każdą emocją i są tacy, o Jezu, on powiedział coś takiego i to jest w ogóle tragedia i tak dalej, i tak dalej. No jest to świat, którego już nie ma i tym bardziej czytam to z takim historycznym wręcz zaciekawieniem, jak kiedyś ludzie myśleli, jak funkcjonowali. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy faktycznie tacy ludzie byli wtedy, czy oni tak reagowali, tak się zachowywali, nie wiem. Ale czyta się to jak o innym świecie po prostu. I Tolstoj, który był z przekonania pacyfistą, często wprowadza jakąś krytykę odnośnie wojny, przemyca myśl humanitaryzmu szeroko pojętego i, no i dzięki niemu właściwie w tej literaturze rosyjskiej się zakochałem. Potem naturalnym wyborem było sięgnąć po klasyka, czyli po pana Fiodora Dostojewskiego, no, który już w ogóle zachwycił mnie całkowicie. Ja wiem, że to jest sztampa powiedzieć, że czytam Dostojewskiego i jestem wielki kulturalny człowiek, a przecież wcale te książki dla niektórych takie wspaniałe nie są. Dla niektórych Dostojewski strasznie nudzi. Mnie nie nudził, bo w sposób arcyciekawy przedstawiał sylwetki ludzkie, szczególnie z naciskiem na elementarne przedstawienie ich całej psychiki. No Dostojewski, jak żaden autor, którego po dziś dzień czytałem, nie robi tego tak
drobnicowo, tak dokładnie, z taką chirurgiczną precyzją duszy ludzkiej, rozkłada je na czynniki pierwsze i potrafi wydobyć każdą najmniejszą, dziwną, ale bardzo prawdziwą, którą możemy też znaleźć w sobie, emocję tego bohatera i ją opisać słowami, co niekiedy jest bardzo, bardzo trudne. Niektóre takie specyficzne emocje opisać, na przykład jakiś wstyd w danej sytuacji damsko-męskiej, w specyficznej bardzo sytuacji, i Dostojewski umie to ubrać w słowa, że wiemy, o co chodzi, wiemy, jak ten bohater dokładnie teraz się czuje na bardzo złożonym poziomie. No i te historie u niego są też bardzo życiowe, ludzkie, nierzadko tragiczne, ale też piękne. I każdy ten bohater w każdym książce czy opowiadaniu jest bardzo namacalny. On już po 10-20 stronach jest tak doskonale zarysowany, przynajmniej dla mnie w umyśle, ja już go widzę oczami wyobraźni, co wbrew pozorom nie jest takie proste, bo niektórzy autorzy nie potrafią tego nawet przez całą książkę dobrze narysować bohatera w głowie czytelnika, a Dostojewskiego to już od razu tego bohatera znasz. Nie musisz go lubić, ale już mniej więcej wiesz, jakim on jest człowiekiem i często kibicujesz mu aż do końca książki, bo chyba głównie o to chodzi, ale też ci bohaterowie, co też myślę, że nie jest łatwe w pisaniu, ewoluują wraz z książką, zmieniają się, nie są nigdy kryształowo ani dobrzy, ani źli, są po prostu ludzcy i no śledzimy po prostu losy ludzi. Ludzi, którzy są wymyśleni, ale są wymyśleni tak dobrze, jakby byli prawdziwi. I to mi się u Dostojewskiego bardzo podoba. Z lżejszych klimatów, ale równie ciekawych, mamy Czechowa, który głównie specjalizuje się w takich krótkich opowiadankach satyrycznych, uszczypliwych, ironicznych, ale mających bardzo czasami głębokie i jak zawsze smutne, jak to u rosyjskiej literaturze, dno, które jest jakąś analizą jakiegoś stanu rzeczy i jakiejś wady społecznej, społeczeństwa rosyjskiego. Często jest tam jakiś przytyk do jakiejś klasy typu urzędników, do szlachty, do chłopów. Akurat na chłopów to się rzadko żartuje, bo oni najczęściej tak mieli najbardziej przerąbane, chociaż dzisiaj będzie jeszcze coś o chłopach. W każdym razie Czechow bardzo lekko się doczyta, to są proste, zabawne opowiastki, ale po których jak sobie skończycie i pomyślicie, to nie są aż takie banalne i prostackie te opowiastki, bo tam jest, tak jak mówię, drugie dno zawsze. Przy okazji jest to czasami śmieszne, że można prychnąć, przynajmniej mnie niektóre bawiły. Na przykład dyrektor pod kanapą, czy doskonały, chociaż przerażająco smutny pawilon szósty. Więc Czechowa bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo jest bardzo przystępny. Mam jeszcze z Mikołaja Gogola, tutaj akurat wybrałem Martwe dusze, bo to mi się absolutnie najbardziej podobało. Potem w zestawieniach jakichś opowiadań czytałem innego. No to już jest taka, powiedziałbym, trochę cięższa literatura rosyjska na poziomie mniej więcej Dostojewskiego. Tutaj już są jakieś głębsze, grubiej zakrojone myśli filozoficzne, najczęściej wplecione, ale też ci bohaterowie są wszyscy bardzo namacalni. Jak już przeczytacie jedną książkę i wyobrazicie sobie w głowie tą carską Rosję, to będziecie już we wszystkich książkach się czuć jak w domu, jak sobie tylko raz to wyobrazicie, bo one wszystkie są bardzo do siebie podobne stylem. Trochę pisania, narracji, postaci, jeżdżenie przez te, wiecie, te, że o 20 wiorst dalej do wioski, do jakiegoś rządcy ziemskiego jedziemy i odwiedzamy go w pałacyku i tam jest pani Teofina Nikołajewna i tak dalej. To właściwie się zmieniają tylko imiona, ale sylwetki, relacje są w tych książkach często bardzo do siebie podobne, no bo są lustrzanym odbiciem tamtych czasów. Więc Gogola też bardzo polecam. I na koniec autor, którego mam wrażenie, że rzadziej wymienia się w zestawieniu klasyków literatury rosyjskiej, chociaż też jest bardzo znany, jest to Iwan Turgieniew, który mi się bardzo podobał, bo miał świetną książkę chyba o ojcowie i synowie, o ile, że nie mylę tytułu, w każdym razie jakby co to poprawię. I miał jeszcze świetną książkę Rudin, króciutką, a teraz czytam Zapiski myśliwego. Cała książka, teraz uważajcie, bo opis jej, jak wam przedstawię, to możecie powiedzieć, że to jest jedna z najdudniejszych rzeczy, jaką w życiu usłyszycie, bo oto Turgieniew pisze nam między innymi, przeprowadza wręcz studium szlacheckiej mentalności, wspierającej ciasnotą swych horyzontów anachroniczny system polityczny współczesnej mu Rosji. Posiłkując się ostrą, częstokroć zjadliwą satyrą, kreśli portret ziemian
u których spoza powierzchownej, pozornej ogłady przeziera prymitywizm i okrucieństwo wobec poddanych. Turgieniew jako jeden z pierwszych wprowadził na głównego bohatera rosyjskiego chłopa i przedstawił go inaczej niż większość autorów, nie jak głupiego alkoholika, który myśli tylko o kolejnej butelce wódki, jak tu uniknąć pracy, czy po prostu jako najniższy szczebel ludzkiego żywota, któremu należy współczuć, ale raczej się z nim nie bratać. Tak Turgieniew zrobił z niego pełnokrwistą postać, ze swoimi bolączkami, ze swoimi nadziejami, ambicjami, bardzo smutnymi dramatami życiowymi itd., itd. Uczynił z nich wszystkich bohaterów każdej z tych chyba 30 opowiadań, czy 30, czy coś, czy 28, coś koło tego. W każdym razie no, tutaj główny bohater jest myśliwym i on spaceruje po rosyjskiej wsi i cały czas spotyka kogoś innego, nowego. Są tu opowiadania, przy których gdybyście się spotkali z literaturą rosyjską pierwszy raz, no to trzeba by zakładać kask na głowę, bo byście walili głową w mur, bo ciężko jest tak bardzo przejść przez ścianę dwustronicowego opisu, kiedy Turgieniew opisuje błękit nieba na przykład. Są tu takie opisy. Bardzo skupia się często na naturze, ale na szczęście o wiele częściej skupia się na ludziach, bo generalnie cała ta rosyjska literatura skupia się właśnie na człowieku. I chyba to mnie najbardziej w tym wszystkim urzeka, że oni nigdy raczej nie odlatują. Czytałem trochę opowiadań fantastycznych, na przykład Dostojewskiego, które są zabarwione taką fantastyką, czasami trochę grozą i tak dalej, ale tam wciąż na pierwszym miejscu jest człowiek. I nie chodzi mi tu tylko o samego bohatera, że on jest najważniejszy, ale po prostu dramaty ludzkie, życie ludzkie jest zawsze tym, co prowadzi opowieść i historię dalej. Nie jakieś poszukiwania czegoś, nie jakiś artefakt do zdobycia. Nie, to jest najczęściej poszukiwanie szczęścia, chęć pomóc bliźniemu i tak dalej, czy dążenie do wielkiej miłości i jej spełnienia, które często kończy się tragicznie oczywiście. I tak, i chyba ten tragizm też mi się tak bardzo podoba, że tam czasami, ale rzadko są dobre zakończenia. No powiedzmy, że wojna i pokój kończy się dla wielu bohaterów dobrze, ale niektórzy też giną w trakcie, chociaż nie chciałem, żeby ginęli. I to jest takie bardzo życiowe, mi się wydaje, w tej literaturze właśnie. Podkreślam tą życiowość, ten realizm, no bo nie wiem, jak inaczej mógłbym to nazwać. No wszystko to jest bardzo real, nie? To jest bardzo real do życia. No i tak, bardzo wam polecam literaturę rosyjską, bo to jest coś zupełnie innego. Nie spotkałem się z żadną inną kategorią literatury, która byłaby podobna do tej klasycznej literatury rosyjskiej, bo i Niemcy inaczej piszą, i Francuzi zupełnie inaczej piszą, a jednak ten słowiański korzeń, ten rdzeń kulturowy, który w nas siedzi, czyli to picie herbaty przy samowarze, kontakt z naturą, umiłowanie tych zielonych pól, opowieści przy ognisku i ogólnie tej takiej swojskości duszy takiej rosyjskiej, to wbrew pozorom my Polacy mamy dużo tego w sobie. Mamy. Ja nie mówię, że no jesteśmy jak Rosjanie, ale myślę, że jakbyście poczytali, to zobaczycie, jak bliskie to zachowanie jest i specyficzne dla naszego regionu świata, dla naszej kultury. No i oczywiście wszyscy są podlani wódą, jak zawsze. Więc tak, no ja w tej literaturze widzę dużo, dużo też Polaków. I siebie samego jednocześnie. Także bardzo, bardzo wam serdecznie polecam. Ja będę dalej się zaczytywał w tej literaturze i dalej ją odkrywał. Jak macie jakichś swoich ulubionych autorów mniej znanych, to dajcie proszę znać w komentarzu, bo ja z chęcią się ze wszystkim zapoznam. Może jak macie jakieś zbiory opowiadań już, które warto po prostu kupić i przeczytać, a tam są różni autorzy, to też po prostu wklejcie linka, to z chęcią być może sobie kupię i poczytam. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam was do odwiedzenia mojego nowego kanału edukacyjnego pod tytułem Dlaczego? Tam raz na tydzień będą się pojawiać nowe odcinki o różnej tematyce. Link macie w komentarzu. I to chyba tyle ode mnie. No i napiszcie, o czym chcielibyście kolejne książkowe pogadanki. I miłej lektury oczywiście.